Blisko 400 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy w obronie chrześcijan. Dokument został złożony dziś w kancelarii Sejmu. W państwach afrykańskich czy azjatyckich chrześcijanie oddają życie za wiarę, mówi Tadeusz Kutrzeba z organizacji Open Doors. Ci chrześcijanie, gdzie są te kraje, którzy są w tych krajach, gdzie są prześladowania, mogą być dla nas ogromnym świadectwem w praktykowaniu naszej wiary. W Europie do tak ekstremalnych sytuacji nie dochodzi. Jednak kiedy głos wiernych, głos Kościoła Katolickiego próbuje w przestrzeni publicznej wybrzmieć mocniej, niejednokrotnie spotyka się on z ostracyzmem środowiskowym. Mówi działacz pro-life, prawnik Marcinie Kupczyk. To prześladowanie chrześcijan przybiera taki form, taką formę e, mentalnego, umysłowego totalitaryzmu. To jest to próba kneblowania ust. Pod, pod sankcjami prawnymi, pod próbą wyciągnięcia konsekwencji prawnych. W Polsce wolność wyznania gwarantują przepisy Konstytucji RP, chroni ją także Polski Kodeks Karny. Mimo tego od 2008 roku do roku 2015 w tej sprawie przeprowadzonych zostało 163 postępowań karnych. Na przestrzeni ostatnich 6 lat, 6 lat, prokuratura musiała wszczynać aż w 2000, 2400 postępowań karnych. Więc mamy 6 lat do 6 lat, 160 z jednej strony, z drugiej 2400 postępowań. To jest ogromny wzrost, sięgający bodaj 1400%. Jak wskazywał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, nie ma innego typu przestępstw, które w tak krótkim czasie tak drastycznie wzrosły, to jest można powiedzieć ewenement. Ale to jest jakże smutny i przegnębiający ewenement, który pokazuje pewien znak czasu. Wobec którego my nie możemy milczeć. I właśnie dlatego powstał Obywatelski Projekt Ustawy w Obronie Chrześcijan, który dziś został złożony na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Projekt podpisało już prawie 400 tysięcy osób. Skoro więc tak wiele osób w tak krótkim czasie prowadzenia intensywnie tej akcji przez na dobrą sprawę dwa miesiące zdecydowało się złożyć tego rodzaju podpisy, jest to najlepszy dowód na to, że jest to potrzebna inicjatywa. To projekt proobywatelski. I prowolnościowy, mówił wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł. Dziękuję Telewizji Trwam, Radio Maryja, z Ojcem Dyrektorem na czele, dziękuję Tygodnikowi Niedziela, wszystkim Stowarzyszeniom Katolickim, którzy się tygodnikowi Idziemy, wszystkim tym, którzy się włączyli w akcję. Autorzy projektu ustawy liczą, że jak najszybciej pochyli się nad nią Sejm.